Siemaneczko, wszyscy ludzie, z tej strony Matinho i witajcie w kolejnym odcinku oczywiście Warface. Kontynuujemy, oczywiście dzisiaj parę odcinków trzeba nagrać. Dosłownie inny dzień w porównaniu od poprzedniego, gdzie nagraliśmy 3 odcinki. Tym razem troszeczkę tak ta odmiana, skoro sami widzicie, no troszeczkę się zmieniło, ponieważ musimy tutaj chyba wykorzystać moment zakupu chyba z jednej z tych broni, które wcześniej. Chociaż nie, jest jednak, tylko po prostu ten jest anulowany, więc będziemy mogli tylko wykorzystać jako Riffman tych z dwóch broni. Akurat z pozostałymi akurat jest luz. O, tu też jednak najwyraźniej, czyli jednak tylko na dwóch będziemy mogli tutaj operować, ale mniejsze z tym. W poprzednim odcinku nie zauważyłem jednej rzeczy, ponieważ poprzednio nie było troszeczkę innych map przypadkiem. Nie jestem do końca pewnym, ale pominąłem tą jedną, którą dopiero podczas oglądania przed wrzuceniem, że jeszcze tutaj przecież dołożyła się nowa mapa. Także zaczniemy chyba do Pandory i sprawdzimy, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Wrócimy oczywiście do klasycznej broni. Myślę, że przejdzie. I zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie. Ciut troszeczkę znowu po raz kolejny podgłosiłem grę, chociaż może jeszcze trochę zwiększę do, powiedzmy, o, właśnie tak jak chciałem. Zobaczymy, bo co odcinek chcę cały czas sprawdzić to audio i w miarę tak ustawić, żebyście nie tylko grę dobrze słyszeli, ale też i mnie. Więc podczas nawet oglądania, żebyście musieli tak dosłownie ustawiać sobie głośności na full, tylko sobie tam regulować, jak wam żywie podoba. No dobra, no to już teraz ruszamy powolutku. Ja cały czas nie wiem, czemu F naciskam, a powinienem Shift. No jednak trzeba się przyzwyczajać. Jak tam w ogóle G? Pyk. Nejdzik. Będziemy w miarę starali się wszystko posprawdzać. Nie będziemy używali często tego piątego do... To jest ammo, co nie? Tak, to jest do ammo. Ale w razie W, jeżeli nie będę zapominać, to i może też podrzucę te paczki. No dobra, no to ruszamy z Pandorą. Ciekawi mnie bardzo ta mapa, jak będzie w porównaniu do poprzedniego, czy będzie to samo, czy może jednak i nie. Sprawdzimy. Przynajmniej sprawdzimy, jak to będzie mniej więcej wyglądało. O, teraz jeszcze na dodatek mamy dość doświadczonych tu graczy, patrząc pod względem tych rank. Dzisiaj w planach tak ogólnie mam czas w miarę tak do... Nie wiem, 18, 19. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy ten odcinek oczywiście wrzucę we wtorek, a pozostałe zobaczymy, bo jeszcze w planach mam jeszcze wrzucić jeszcze inne przecież materiały z gier. Jestem bardzo ciekaw, czy już Pandory wcześniej ogrywałem? Wątpię. O, już chyba nawet chyba mniej więcej widzę, że jest to chyba w ogóle inna lokalizacja. Dobra, no to ruszamy w takim razie. O, jeszcze przeciwników od razu tak na start, jak miło. I ruszamy. No dosłownie, inna lokacja, inne sprawy. O, już nieźle. Kolega już tutaj się prawie wyłożył. Na dwóch. O, na ładny start. 4 kile już. Na miły początek. Piąty. Już myślałem, że... O my god, dobra. Pomagamy, pomagamy. W miarę. Ale strasznie szybko mi ammo już schodzi. Niedobrze. Dobra, weźmy paczki. Czy mogę komuś podarować? No nie za bardzo. Ale sobie uzupełniliśmy. Pójdziemy do przodu, już lepiej, bo... Lepiej nam wychodzi to, niż cały czas być byciem z tyłu. O, czyżby to w ogóle była inna broń? Jeszcze raz
wydźwięk, już taki klasyczny. Snipe? Nie, chyba już nie tak do końca, ale akurat gościa starczą. 10, proszę. Ładny start. Ciekawe, jak będzie w porównaniu do poprzedniego. Ale oni są skampieni. Dość mnie to dziwi. Jeszcze powinni być gdzieś tutaj pochowani. Gdzieś w jakichś takich konkretnych tych miejscach, gdzie dla snajperów jest bardziej na korzyść. O, dobra. Człowiek z bazuką. O, i jeszcze snajpa. No, kurczę. Próbuję wysnajpić go. Ale coś tam się... O, dobra, już mam. Dobra, nareszcie. Boże, inaczej było, bo on akurat był schowany i dlatego nie miałem z tym problem. Ale już go nie ma. Tu. O, człowiek starczą. O, jeszcze. Jeden. O, aż tak. Myślałem, że jest schowany. Znowu. Lepiej. O, proszę bardzo. Dobra, i tak muszę rzucić. Chciałem rzucić mu akurat dosłownie pod koniec, ale już dobra. Jakoś tak takie full auto nie używam dość często, ale może dobrze. A trzeba wskoczyć. O, jeszcze tu ktoś był, ale już chyba tu poradzą sobie. No, chyba, że od góry jakoś tam poradzimy sobie jeszcze lepiej. No, fajnie byłoby w nogi potrafiać. O, potrzebuję jakiejś pomocy. O, dziękuję bardzo. Tego mi właśnie brakowało. Nie wiem, czy to byłby pomysł wzięcia z... O, jeszcze lepiej, już w końcu wiem, jak się nazywa ta broń. To jest pyton. O, i to jeszcze jest na dodatek lokalizacja z pierwszego odcinka. Czyżby miałby tutaj przylecieć? Dokładnie. Ale tu jeszcze mam snajpu. Ja może... O oh my god. Nie wiem, czy jest to prawda. Dobra, idziemy. O nie. No chyba pierwszy dead w ogóle w całym Warface'ie. Snajper trochę nas tutaj porobi. Może uda mi się jeszcze kogoś wywołać, ale chyba nie ma nawet takich większości. No jest Titi, no. Nic na to nie poradzę. Że tak się skoczyło. Czy się zamkiem? No, jest problem, bo... O, dobra, jednak. Już się zastanawiałem, czy trzeba... musiał jakoś nas jeszcze wyratować, ale jednak nie. No, czyli jeden gościu przeżył. Na piątkę? Czwórkę? Coś takiego. Dobra, jeszcze też na pewno... No, jeszcze nie koniec. Też już się zastanawiałem, czy znowu nie będzie powtóreczki jak ostatnio. Co możemy... O, proszę. Jeszcze nawet killek. Już myślałem, że drugi. O, tam widzę jeszcze. O, się dorwę. Nie, nie za bardzo. No, ale czas wyjść. O, jeszcze fajnie mi balansowało. Samoczynnie, nie. Popraw tego aima, bo wtedy lepiej ci wyjdzie. A, musimy tutaj wejść chyba. A nie, to jest checkpoint, dobra. Już się zastanawiałem. Dobra, gdzie mam iść teraz? Serio? Musimy tutaj wejść? Serio? O, a, o, czy ja się zablokowałem? Dobra, już się bałem, że coś jest nie tak. Ale jednak, będzie mniej trochę robótki. Czy musimy fokusować? Nie, chyba nie, całe szczęście. Musimy tutaj czyścić od przeciwników. Jeżeli natkniemy, ale dość szybko padają. Że nawet nie zauważę. Czy mają pewne, bo jeden się ustawia, a tu pozostali nie mają jak. O, oh, come on, come on, come on. Widziałem cię. Będę chyba plecy czyścił. To też pilnował, nie czyścił. Ale w sumie też. Dobra, możemy zejść. Teraz...
Musimy chyba pójść do właśnie tego budynku. Kurczę, czy to jest opancerzony? Ej, to jest opancerzony! Goddammit! Ja się tak bałem, co jest? Dobra, co na niego może być dobre? Czy full auto? Albo próbowałem chociaż takiego fokusu cały czas na niego? No nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Spróbuję rzucić na idem. Może to uda. Taki a la boss, dosłownie. Energy packi. Szkoda, że ledwo widać. Ale serio, to jest normalnie jak boss. I to jeszcze człowiek chyba z miganem? Tak. O, trafia... A no te energie... Dobra. Właśnie się zastanawiałem, czy to nie chodziło właśnie o to. No ale jednak. No dobra. Potrzebne jest... Ja wiem, że ja muszę wejść tam z powrotem. Także czekajcie. Dobra, macie paczki, panowie. Tutaj jeden, tu jeden. Czy wszyscy? Wszyscy. No i za dobra. O, jeszcze na dodatek. U siebie uzupełniliśmy. Jak miło. Ciekawe, czy faktycznie to tak działa. Że komuś daje to i zarazem u siebie. Całkiem możliwe. Dobra, od frontu akurat będzie nam łatwiej. Będziemy mieli tyle możliwości. A dobra, weźmy to. Trzeba czymś strzelać, gdy akurat z pierwszej broni. Nie to, że jeszcze akurat przyładować. O! Kamikadze widzę. O, tutaj mam kilka fragów, chciałem powiedzieć. Czy tam dam radę? No kurczę, tak szybko jak jadą. Tak trochę ciężko jest celować. Myślę, że tam było dwóch typów, a żadnego nie zabiłem. Czy tam jeszcze będzie ktoś szedł? No, też tam jeszcze szedł, no, ale już tak nie ma to żadnego znaczenia. O, jeszcze tutaj będzie próbował blokowania. O, nie, raczej nie. Na górze jest jeden typo. I proszę. To mam jeszcze tego jeszcze jakoś tak dorwać. Może, że już wcześniej zginął. Ktoś był szybszy. Snipe. O, i będzie ciężko. Jakbym miał snajperkę, to może jeszcze, ale tak to niestety jest problem. Może pomyślimy to na następną mapę, weźmiemy właśnie sobie snajpera. Bo tak to ciężko jest na przykład na taki... cokolwiek zrobić, ale dobra, chyba to będzie... A nie, jeszcze nie, jednak będziemy jechali dalej. To już było takie miejsce typowo normalnie, żeby można byłoby wyjść. Ale jednak najwyraźniej jeszcze będziemy musieli coś jeszcze czyścić. Jakoś, 9 kg tylko. O! Dobra, czy chyba został przejechany. O, tutaj mamy kilku. No proszę bardzo. O, tyk, 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 tyk. O, właśnie. To potrzebowałem. Tam jeszcze jest jeden typo. Nie wiem, czy dam radę. Oj, come on, come on, come on. Aj. Niewiele brakowało. Ten już został zabity. Dość taka misja, dość bardzo transportowa, dość ciężka do kogokolwiek teraz zabijania. O, tam widziałem jednego. Aj, ale trochę się wyprostuj. Dobra, i jeszcze ten. Dobra, niech będzie pistolet. Przepraszam, rewolwer. Aja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 j
Zyskajmy sobie zdrowie. Już myślałem, że kolejny jakiś ciężki gościu. Dobra, tam chciałbym chętnie komuś dać trochę ammo. Nie wiem, jak wy. Trzeba zaportować. O, no, chyba na dodatek skończyliśmy misję. Całkiem możliwe. To są jak poprzednio. No i nice. Nejdzik. O, teraz o wiele lepiej zadziałało. No i dobra, misja zaliczona. Dobrze się bawią, widzę.
ile tak? 12-13 minut? Nawet dość spoko, bo akurat wystarczająco. Nie będziemy głosować akurat na map, bo akurat na ten odcinek idealnie wystarczy. Ile tam wyszło? 15 minut? No proszę. Idealnie. Oczywiście będziemy dalej kontynuować z misjami, tylko oczywiście, jak już zapowiadałem, dzisiaj to zagramy sobie na następny odcinek z snajperem, a później pomyślmy, co dalej. Pozmieniałem sobie po prostu rolę, żeby było wiadomo, dla urozmaicenia. No i dobra, no to niech się tylko załaduję. Może zobaczymy, co jeszcze, coś może nam się trafi. Przekonamy się. O, proszę, ranga wyżej. Level prędzej bym to tak nazwał. No, dałoby się szybciej, widzicie. Nawet tą misję dałoby radę nawet w 9 minut. Na razie nie będziemy ekwipować, na razie na ten moment. Zostawimy sobie. O, i znowu blokada. Też do snajperki. No proszę. Okej. Okay. Dobra, to wychodzimy Leaf Room na ten moment. I teraz jestem ciekaw, czy jest complete. Dobra, czyli na następną... Następny odcinek lecimy na Two Main Enemies, a potem przejdziemy do Guard from Fans. Przyjrzymy się, co tu się będzie ogólnie działo. Zmienimy oczywiście rolę, jak już mówiłem. Także to wszystko jak na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz komentarzyk, jak się podoba ten odcinek. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć.